Cześć, dzisiaj testuję dla Was podstawowy oręż YouTubera, czyli statyw Gorilla Pod. Jest to rzecz, którą bardzo często możecie spotkać na filmikach w internecie, dlatego że jeśli sami jesteśmy sobie operatorem, sami musimy siebie filmować, taki statyw bardzo pomaga. Wersja, którą ja używam, to jest chyba najbardziej wypasiony model Gorilla Pod Rig, który ma dodatkowe mocowanie na akcesoria, które pokażę Wam później. Na razie o samym statywie. Statyw waży niecały kilogram, a jego udźwig to aż 5 kg, czyli można zamocować na niego naprawdę dużą lustrzankę z solidnym obiektywem. Składa się tak naprawdę z dwóch części. Na dole mamy giętkie nogi, które chodzą naprawdę z solidnym oporem, no ale wynika to pewnie z tego, że musi udźwignąć aż 5 kg. Dzięki tym, że one są giętkie, w bardzo wielu miejscach możemy mocować go na drzewo, na jakąś ławkę, na różnego rodzaju rurki. Kolejnym elementem statywu jest głowica. Można ją ściągnąć, zamocować jakąkolwiek inną głowicę, tu jest zwykły gwint statywowy. Natomiast ta dawana w zestawie jest naprawdę solidna, działa z fajnym tutaj, z fajnym oporem, łatwo się ją blokuje. Mamy dwa pokrętła, jedno właśnie od blokowania i ona wtedy działa we wszystkich kierunkach, a drugie do panoramowania w jedną i w drugą stronę. Na górze mamy szybko złączkę, jest to standard Arca, czyli bardzo popularny. Jeśli mamy statyw zwykły w takim standardzie, to nie będziemy musieli zmieniać głowicy, ona będzie pasować też tutaj. Co jest fajne, to ta szybkozłączka, która jest w zestawie, ma taki tutaj dzyndzel, że nie trzeba szukać pieniążka, żeby dokręcić szybkozłączkę do aparatu, tylko mamy już tutaj wbudowany taki dzyndzel, żeby sobie szybko to dokręcić. Jak mówiłem wcześniej, wersja, którą mam, jest bardziej wypasiona, dlatego że razem z statywem dostajemy taki element. Go mocujemy między głowicą a nogami i mamy tutaj dwa dodatkowe ramiona zakończone zwykłym gwintem statywowym, dzięki czemu możemy zamocować sobie po dwóch stronach aparatu jakieś dodatkowe akcesoria. Ja przykładowo pokażę Wam, mam tutaj taką lampę, to się nazywa Luma Cube. Być może też zrobię Wam o tym filmik, bo też jest to dosyć ciekawe urządzenie. A po drugiej stronie mogę sobie zamocować na przykład rejestrator dźwięku. Po zamocowaniu wszystkiego otrzymałem takie trochę kosmiczne urządzenie. Co prawda są one w tej chwili dosyć już duże i ciężkie, ale w wielu przypadkach naprawdę te ramiona mogą się przydać. Na przykład kiedy kręcimy w nocy sami siebie, nie mamy dodatkowej ręki, żeby trzymać oświetlenie. Tutaj możemy zamocować sobie dwie takie lampki i filmować siebie w nocy. Więc myślę, że te ramiona są bardzo przydatne. Dobrze, że można je zdemontować, kiedy ich nie używamy, odpinamy, mamy mały, lekki statyw, a kiedy potrzebujemy, to zawsze w razie czego są. Tutaj też on ma takie mocowania na dodatkowy pasek, który jest w zestawie. Ten pasek służy do tego, żeby albo przewiesić sobie statyw przez ramię i wygodniej go nosić, albo żeby dodatkowo ustabilizować statyw, kiedy mocujemy go w jakichś dziwnych miejscach, na przykład na drzewie. Teraz przejdę się tutaj kawałek w jedną i drugą stronę, filmując z ręki. Kawałek będę filmował z Gorilla Poda, a kawałek po prostu trzymając aparat w ręce i zobaczycie różnicę. Teraz filmuję się przy użyciu Gorilla Poda. Myślę, że dzięki temu mogę jednak trochę dalej odsunąć obiektyw od swojej twarzy i ta perspektywa jest jednak fajniejsza. No i generalnie dużo wygodniej, łatwiej mi się trzyma ten aparat. Fakt, że dzięki temu też trochę cięższy jest cały zestaw, no bo ten dodatkowy kilogram trzeba doliczyć. No ale przynajmniej bicek jest trenowany. A teraz trzymam po prostu aparat w ręce, bez statywu. Możecie zobaczyć sobie różnicę. Myślę, że też przynajmniej mam takie wrażenie, drgania dużo mniej przenoszone są na aparat, kiedy jest on na Gorilla Podzie, niż kiedy trzymam go w ręce. Czas na podsumowanie moich wrażeń z użytkowania Gorilla Poda. Nie ma co ukrywać, że są one bardzo pozytywne. Uważam, że jest to jeden z fajniejszych gadżetów dla początkującego albo nawet zaawansowanego filmowca. Jest to bardzo uniwersalne urządzenie. Ciężko wyobrazić sobie miejsce, w którym nie będzie gdzie go zamontować.
Jakość wykonania też stoi na bardzo wysokim poziomie. Głowica chodzi z odpowiednim oporem, nogi robią bardzo solidne wrażenie. Jedyne, na co można ponarzekać, to cena. Ten, którego ja używam, czyli z udźwigiem do 5 kg, kosztuje około 600-700 zł. No jest to dosyć sporo, ale jeśli nie potrzebujemy aż tak dużego udźwigu, to znajdziemy też modele do 3 kg i do kilograma, które są dużo tańsze. Na rynku znajdziecie też sporo tańszych zamienników, ale miałem z nimi do czynienia i są one dużo słabiej wykonane. Aparat jest na nich niestabilny, dużo łatwiej się psują. Uważam, że nie warto, lepiej odłóżcie sobie troszkę więcej pieniędzy i kupcie oryginał, a na pewno posłuży Wam dłużej i będziecie bardziej zadowoleni. Na dzisiaj to już wszystko, widzimy się niedługo. Czekajcie na kolejne filmy, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.